Za głosuję imiennie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowych w gminie Wilczewa na lata 2019-2029? Witkiewicz Antoni. Jestem za. Dobrzyniecki Zdzisław. Dubicki Reda. Grzegorza Krzyłowa Katarzyna. Jestem za. Kochan Wioleta. Jestem za. Krynicz Tomasz. Jestem za. Fuderawiec Patryk. Jestem za. Łachmański Zbigniew. Jestem za. Łuczko Anna. Jestem za. Wierzbisko Monika. Jestem za. Romanowicz Ryszard. Za. Skupina Elżbieta. Jestem za. Stawucia Marcin. Jestem za. Terwicki Stanisław. Jestem za. Bartacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem. Nie było głosów sprzeciw ani wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilczewa na 2019 rok. Proszę o przedstawienie. Pani przewodnicząca, ten projekt uchwały też był szeroko omawiany na wczorajszych komisjach, bo to były komisje połączone. Tak, proszę o przyjęcie tej projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zgłoszenie opinii Komisji Rady, która procedowała nad projektem uchwały. Komisja Rewizyjna? Pozytywnie. Komisja Oświaty? Pozytywnie. Komisja Inicjatyw Gospodarczych? Pozytywnie. Proszę o zgłoszenie się do zadawania pytań. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zgłosić opinię na uchwały? Nie ma. Ale czy możemy jeszcze zadać pytania? Czy proszę. To rzeczywiście wczoraj szeroko było omawiane, ale to nie, jak gdyby jeden punkt. A ja chciałam zapytać o szkoły. No czy w kontekście zmian? Tak, bo ja jestem rodzicem. Chciałam się dowiedzieć, bo wiadomo, że teraz jest ten trudny przed nami ten najtrudniejszy chyba rok i chciałam wiedzieć, jak to będzie dalej. Jak ja też to sobie jako rodzic i jako radny. Ja powiem tak, każdą decyzję odnośnie przekształcenia szkół podejmuje rada na wniosek wójta. Podobnie będzie tutaj tę konsultację, ale proszę sobie wyobrazić, że te jak gdyby powiedzmy zadłużenie nasze w tym momencie nie daje możliwości utrzymania takich tu projektów, nie ma takich szans. Dlatego pytam. No, to jest pana odpowiedź? Tak, tak. Czy będą szerokie konsultacje? Czy tak, tak, będą szerokie konsultacje, będą spotkania z rodzicami, z mieszkańcami, z nauczycielami, tak widzę swoją rolę, i z Komisją Oświaty. Tylko powiem sobie szczerze, no pani radna, pani chyba wiedziała, jak pani ręce podnosiła, jak głosowała pani za budżetem. Przecież ja chyba nie doprowadziłem tego stanu, chyba pani ma w tym udział większy niż ja. Nie sądzi pani? Tak, między nami. Nie między nami, bo pan mówi to publicznie, a nie jest między nami. No ja mówię, tak jest, no są, jest nagrania, wcale się tego nie wstydzę, niech pani nic nie zarzuca. Ja też nie wstydzę. No to proszę bardzo, ale to mówię, mam prawo. Ja też mam takie. No to proszę, proszę. No. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Gminy Wilczewa w głosowaniu imiennym radni głosują z zachowaniem pewności alfabetycznej nazwisk. Zadam pytanie, a następnie odczytam z listy rady, za głosują imiennie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały niezmienionej treści. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilczewa na 2019 rok? Witkiewicz Antoni. Jestem za. Dobrzyniecki Zdzisław. Dubicki Irena. Grzegorza Krzyłowy Katarzyna. Jestem za. Kochan Wioleta. Jestem za. Krynicz Tomasz. Jestem za. Fuderawic Patryk. Jestem za. Łachmański Zbigniew. Jestem za. Łuczko Anna. Jestem za. Mierzbicka Monika. Jestem za. Romanowicz Ryszard. Skubi Elżbieta. Jestem za. Stołucia Marcin. Jestem za. Terwicki Stanisław. Jestem za. Bargacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta.
wyślę na komisję do ocenia wójta gminy Wilczęta. Jeszcze tylko przypomnę. A przeczytam uchwałę. Uchwała nr 2 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy Wilczęta. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz paragraf 3, paragraf 6 i paragraf 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 936, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie wójta gminy Wilczęta, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł, dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który wynosi 1320 zł, dodatek za wysługę lat według obowiązujących przepisów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 23 listopada 2018 roku. Proszę o zgłoszenie opinii Komisji Rady, która decydowała nad projektem uchwały. Komisja Rewizyjna? Pozytywnie. Komisja Oświaty? Pozytywnie. Komisja Inicjatyw Gospodarczych? Pozytywnie. Proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Czy ktoś z pani prawnych chciałby zgłosić swoją decyzję uchwały? Nie ma. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały w niezmienionej treści. Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Gminy Wilczęta w głosowaniu imiennym radni głosują zachowaniem kolejności alfabetycznej nazwisk. Zadam pytanie, a następnie odczytam z listy radnych, którzy zagłosują imiennie. Jestem przeciw, wstrzymuję się. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy Wilczęta? Butkiewicz Antoni. Dobrzyniecki Zdzisław. Dudzic Irena. Grzegorza Krzyłka Katarzyna. Kochan Wioleta. Jestem za. Krunicz Tomasz. Jestem za. Kuderawic Patryk. Wstrzymuję się. Łapański Zbigniew. Jestem za. Łuczko Anna. Za. Wierzbicka Monika. Jestem za. Romanowicz Ryszard. Skubi Elżbieta. Jestem za. Stołica Marcin. Jestem za. Serwiski Stanisław. Jestem za. Wargacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło 15 radnych. 12 radnych głosowało za przyjęciem. Nie było głosów przeciw. 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Wilczęta. Proszę o przedstawienie uchwały. Panie Przewodniczący, Rado Gminy, Panie Wójta. Chodzi o kosmetykę, jeśli chodzi o nasz statut, czyli wykreślenie punktu 20, który nikt nie zauważył, ani my, ani radni, ani nawet wojewody i prawnicy. Takiego czegoś nie ma w paragrafie 20 punktu 20, dlatego jego wykreślamy. A w tym miejsce po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o takim samym brzmieniu. To jest takie kosmetyczne, nie. Następna zmiana to jest w ustępie 3, skreśla się punkt 2, 3, 4. Tak jak na samym początku wspomniałem sesji, że ustawa o samorządzie gminy znowelizowana mówi, że te wszystkie sprawy na piśmie kierowane są do wójta przez przewodniczącego rady, dlatego żeby było w naszym statucie tak jak przepisy mówią wyższego rzędu, dlatego proponuję się to określenie. Między innymi to jest informacja przewodniczącego sprawy wyższego rady i wójta o działalności między sesjami. Następna zmiana, jaka jest proponowana w ustępie 3, punkt 5 otrzymuje brzmienie. Do tej pory był to wnioski komisji radnych z obecnych zaproszonych gości,
proponowana jest zmiana, sprawy różne. W paragrafie 27 skreśla się punkt 7 i 8, który mówi, że jest inicjatywą podjęcia uchwały może być wójt, przewodniczący itd. oraz grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy. Jest to dalsza treść. Jest punkt 7 i 8, mówią w skrócie, jak należy złożyć. A w związku z tym, że w paragrafie 29 jest to rozwinięte, to byłoby powtarzanie punktu 29 paragrafu, którym jest naprawdę rozszerzony, ile komisja ma zrobić i tak dalej, dlatego proponuję się ten punkt 7 i 8 skreślić. Ponieważ żeby się nie powtarzać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zgłoszenie opinii Komisji Rady, która procedowała nad projektem uchwały. Komisja Rewizyjna? Pozytywnie. Komisja Oświaty? Pozytywnie. Komisja Inicjatyw Gospodarczych? Pozytywnie. Proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zgłosić zmiany do uchwały? Nie ma. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały w niezmienionej treści. Zgodnie z paragrafem 33 statutu gminy Wieczęta w głosowaniu imiennym radni głosują zachowaniem kolejności alfabetycznej nazwisk. Zadam pytanie, a następnie odczytam z listy radnych, których zagłosuję imiennie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w statucie gminy Wieczęta? Butkiewicz Antoni. Dobrzyniecki Zdzisław. Dubiec Irena. Grzegorzak Szeryba Katarzyna. Jestem za. Kochan Violeta. Jestem za. Krynicz Tomasz. Jestem za. Kuderawiec Patryk. Jestem za. Łatwański Zbigniew. Jestem za. To Anna. Jestem za. Wielbicka Monika. Jestem za. Kowalowicz Ryszard. Za. Skubi Elżbieta. Jestem za. Ojca Marcin. Jestem za. Cerwicki Stanisław. Jestem za. Wargacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Wieczęta z organizacjami pozarządowymi. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Proszę o podjęcie tej uchwały. Wczoraj na komisji był szeroko też ten projekt uchwały omawiany. On w sumie u nas dotyczy współpracy z oba zespołami PIAS, małym i dużym oraz Towarzystwem Przyjaźni Dzieci w Elblągu. Planujemy jeszcze, powiedzmy, jak się uda, rozszerzyć tą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zgłoszenie opinii Komisji Rady, która procedowała nad projektem uchwały. Komisja Rewizyjna? Pozytywnie. Komisja Oświaty? Pozytywnie. Komisja Inicjatyw Gospodarczych? Pozytywnie. Proszę o zadanie i zadawania pytań. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zgłosić zmiany co do uchwały? Nie ma. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały w niezmienionej treści. Zgodnie z paragrafem 33 statutu gminy Wieczęta w głosowaniu imiennym radni głosują zachowanie kolejności alfabetycznej nazwisk. Zadam pytanie, a następnie odczytam z listy radnych, którzy głosują imiennie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Wieczęta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019? Witkiewicz Antoni. Dobrzyniecki Zdzisław. Dubiec Irena. Grzegorzak Szeroga Katarzyna. Jestem za. Kochan Violeta. Jestem za. Krynicz Tomasz. Jestem za. Darawic Patryk. Jestem za. Łachmański Zbigniew. Jestem za. Łuczko Anna. Za. Wierzbicka Monika. Jestem za. Romanowicz Ryszard. Za. Skubi Elżbieta. Jestem za. Stolica Marcin. Jestem za. Terwicki Stanisław. Jestem za. Waldacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt.
podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczewica. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Dobrze. Poproszę o zgłoszenie opinii Komisji Rady, które procedowały nad projektem uchwały. To jest Rady Gminy Wilczewica. Radna Monika Wielicka. Pozytywnie, radna Monika Mierzyńska. Komisja inicjatyw ustawodawczych. Pozytywnie, radna Monika Mierzyńska. Proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa i Panów Prawnych chciałby zgłosić zmiany? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały niezmienionej treści. Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Gminy Wilczewica w głosowaniu imiennym radnych głosują z zachowaniem kolejności alfabetycznej nazwisk. Zadam pytanie, a następnie odczytam z listy radnych, którzy zagłosują imiennie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczewica pani Moniki Mierzbickiej? Dudkiewicz Antoni. Jestem za. Dobrzyniecki Zdzisław. Dubic Irena. Grzegorza Krzyłka Karzyna. Jestem za. Kochan Wioleta. Jestem za. Prynicz Tomasz. Jestem za. Kudarawiec Patryk. Jestem za. Łachmański Zbigniew. Jestem za. Łuczko Anna. Jestem za. Mierzwicka Monika. Wstrzymuję się. Romanowicz Ryszard. Za. Drugi Elżbieta, jestem za. Stanowica Marcin. Jestem za. Terwicki Stanisław. Jestem za. Bartacki Ryszard. Jestem za. Stwierdzam, że głosowanie wzięło udział 15 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem. Nie było głosów przeciw. Jedna rada wstrzymała się od głosowania. Uchwała została przyjęta. Gratuluję pani Moniko. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczewica. Proszę o zgłaszanie opinii rady, które procedowały nad projektem uchwały. Komisja rewizyjna. Pozytywnie radny pan Zbigniew Łachmański. Komisja oświaty. Pozytywnie radny Zbigniew Łachmański. Komisja inicjatyw gospodarczych. Pozytywnie radny Zbigniew Łachmański. Proszę o zgłoszenie się do zadawania pytań. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zgłosić zmiany? Nie ma. Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały w niezmienionej treści. Zgodnie z paragrafem 33 Statutu Gminy